pokój z Wami. Stajemy wszyscy, by wchodzić w tę tajemnicę królowania Jezusa Chrystusa. Tego królowania, które nie jest według norm i kategorii tego świata, lecz ma inne osadzenie, pochodzi z innego ducha, chociaż jest w tym świecie, kim jesteśmy do tego wezwani, by być świadkami tego królowania. Uznajemy nasze grzechy, uznajemy to, że nie zawsze dorastamy do tej prawdy Jezusa Chrystusa. Uznajemy nasze grzechy, otwieramy się na to, co Bóg dla nas przygotował. Spowiadam się
Tak mogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Bez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach z nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych i władcą królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
proboszczu, rektorze wraz ze wspólnotą seminaryjną, wszyscy prezbiterzy, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z prezesami i asystentami kościelnymi, osoby konsekrowane, siostry i bracia w Chrystusie Panie. I oto uroczystość Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił to święto papież Pius XI w kontekście laicyzacji, tak można powiedzieć, dechrystianizacji. Jest ono aktualne, jest ono od czasu Pawła VI 1969 roku tym świętem, który zamyka okres liturgiczny, roczny okres liturgiczny. Wcześniej było ostatnią niedzielę października. Jest to bardzo wymowne, bo to jest zwieńczenie. Zebrane. Jest to święto bardzo też trudne, żeby je właściwie przeżyć. Żeby tego święta nie zanieczyścić naszymi wszelkiego rodzaju ideologiami, mniej czy bardziej dopracowanymi przez porównanie, czy odniesienie, czy powiedzieć wyobrażenie, skrowanie na tym świecie, czy według tego świata. Bo ta prawda o Królestwie Chrystusa przekracza całkowicie nasze ludzkie kategorie wyobrażenia, pojmowania, królowania. I dlatego wysłuchawszy tych czytań, które przed chwilą zostały tu proklamowane, próbujmy chociażby w jakiś jeden aspekt wniknąć głębiej. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa, przed Piłatem, Królestwo moje nie jest z tego świata. Bo gdyby ono było z tego świata, to tak jak bywa na tym świecie, słudzy by się bili o mnie, żebym nie został wydany. Tymczasem ci z mojego kręgu wszyscy mnie opuścili. Ale to nie koniec. Właśnie wtedy, w takich okolicznościach, dokonuje się to królestwo, które nie jest z tego świata, ale jest królowaniem Boga między ludźmi przez swego sługę z potomstwa Dawida, potomka niewiasty, o którym zostało powiedziane, że zetrze głowę największego nieprzyjaciela człowieka. I także nieprzyjaciela Boga, złego ducha, księcia tego świata. I to królestwo nie rozszerza się na zasadzie tych samych, można powiedzieć, czynników, faktorów, jak się rozszerzają wszystkie ziemskie królestwa. Czy to bronią ideologiczną, czy bronią faktyczną, fizyczną, czy podstępem. To królestwo zaczyna się od wnętrza człowieka, od przemiany serca człowieka. Od tego, co stało się na krzyżu, kiedy to serce tego króla zostało przebite. I ci, którzy na niego patrzyli i patrzą, mówią, że taką moc, taką władzę, by dać się tak potraktować, może mieć tylko
swoim słudze, w swoim synu. I tak bardzo był posłuszny, tak bardzo jest on w swoich członkach posłuszny i tak zawierzający siebie Ojcu, że się nie bronił i pozwolił się przybić do krzyża. Przedziwna to tajemnica. To nie jest królestwo z tego świata. W prefacji usłyszymy słowa, że jest to królestwo prawdy i życia. Królestwo świętości i łaski. Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ta prawda dokonuje się wśród, pośród nieprawdy, fałszu, fałszywego oskarżenia. Dokonuje się jako życie tam, gdzie wszyscy widzą śmierć, bo to przedstawia krzyż. Dokonuje się jako świętość i łaska tam i w stosunku do tego, od którego wszyscy odwracali głowę, przechodzili począstwami głowami, drwili, szydzili. A jednak tam była świętość największa i największa łaska. Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju jest to królestwo, gdzie się dokonuje największa sprawiedliwość Boża, która tak się dokonuje, że tego, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem. Jakby winnym za wszystkie grzechy, po to, żeby winni, grzesznicy, każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, mogli zostać usprawiedliwieni. Byśmy się stali sprawiedliwością Bożą. Tych przymiotów nie da się zdobyć żadnym ludzkim wysiłkiem, chociaż ten wysiłek jest zawsze potrzebny, bo trzeba patrzeć na ten krzyż. Trzeba uznawać, przełamywać się, że jednak racją jest po stronie tego ukrzyżowanego, a nie po stronie tego, który krzyżuje. I centurion tym, który gdy widział, jak Jezus umarł, oddał ducha, wypowiedział słowa, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. On nic w tym kierunku nie zrobił, żeby w to uwierzyć. Uwierzył, gdy zobaczył, jak Jezus umierał. Dziwna to tajemnica. Królestwo Boże to jest to Królestwo Chrystusa, to jest oparcie się na innej mocy niż tylko ludzka. To jest oparcie się na tym, który jest. Jest, to należy do, jest przymiot Boga. I on obwieszcza, że można być tam, gdzie wszyscy mówią, że nie można. Że można wejść w sytuację, w której wszyscy mówią, lepiej uciec, lepiej się uchronić. I nad głową tego wisiał ten napis. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Okazało się, że ten król jest niezależny od wszelkich ludzkich wspomagań, oparć, dyplomacji czy czegokolwiek. On zakurował tam, gdzie wszyscy jakoś uznają, znają, że nie ma królowania. Nie szukał żadnej popularności, lecz wszedł w odrzucenie. Miał w sobie moc wydania siebie, żeby pozyskać tych, którzy zaślepieni przez grzech byli przeciwko niemu. Albo którzy zaślepieni mówili, my przy tobie będziemy, tak jak mówił do Piotra. Choć
choćby do więzienia, choćby nawet na śmierć, to ja będę z Tobą. I wiemy, co się stało. On po to, ten Jezus po to to wszystko przeżył, żebyśmy my, rozproszeni przez grzech, czy te złe czyny, czy przekonanie o naszych dobrych czynach, bo jedno i drugie ma podobną wartość w stosunku do nawrócenia. Mogli, żebyśmy my, którzy takimi jesteśmy, byśmy mogli się nawracać. I dlatego dzisiaj też każdy z nas musi jakoś się ustosunkować do tego Króla. Czy chcesz być kimś, kto staje wobec tego Króla, jak Piotr mówi, ja wszystko zrobię, pomogę, nie zatrę się, będę. Oczywiście to wszystko możemy robić, ale musimy wiedzieć, że przyjdzie moment, w którym czegoś braknie, coś nie zaskoczy, nie zafunkcjonuje. Żebyśmy wtedy wiedzieli, że u Niego jest rozwiązanie. Abyśmy mieli gotowość wejścia na Jego podobieństwo tym wolnym Ojca, który mówi, człowiek po grzechu musi przeżyć śmierć. Życzę wszystkim, a w szczególności członkom Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żebyście troszczyli się przede wszystkim o tego Ducha, żebyście nie ulegli jakiejkolwiek logice wojowania o cokolwiek na sposób ludzki. Jest to trudne. To nie pasuje do ludzkich schematów. Ale to jest jedyny sposób, przez który, sposób naszego życia, możemy wchodzić do tego przedziwnego królestwa, stawać się sługami, którzy przeżywają królestwo dlatego, że się nawracają, a nie biją się, walczą o cokolwiek. Jest to przedziwna tajemnica i tę tajemnicę przeżywamy właśnie w tych prostych znakach łamanego chleba, kielicha przymierza. To spożywamy, przyjmujemy, abyśmy mogli tym, tą mocą żyć. Wierzę w jednego Boga, Ojca Thank you.
stawmy Bogu naszą modlitwę. Módlmy się za Kościół Święty, aby poprzez sprawowanie sakramentów głoszone Słowo Boże i posługę miłości prowadził wiernych do spotkania z Chrystusem, Zbawicielem świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego posługiwanie otwierało wiele serc ludzkich na naukę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego biskupa Zbigniewa, prezbiterów i diakonów, aby wsparci łaską Ducha Świętego prowadzili Kościół drogami wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby swoją działalnością ożywiali wiarę we wspólnotach parafialnych i służyli pomocą w dziele nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłych członków Akcji Katolickiej, aby osiągnęli obiecane im dziedzictwo życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni łaską Eucharystii z odwagą szerzyli Królestwo Jezusa Chrystusa w naszych domach, środowiskach i zakładach pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednaną i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzu wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Z Chrystusa i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka dobroć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
damy się nawrócić. Módlmy się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, ode zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
wypowiedzcie przede mną słowa przyrzeczenia. Ja. Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechmogący, Ty w swoim Synu dałeś nam szczególny przykład miłości i ofiary. I przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali w Duchu Świętym. Obdarz hojnie błogosławieństwem tych wiernych, którzy ochotnie poświęcają się, aby służyć Bogu i Ojczyźnie, stanowiąc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Niechaj w pilnych potrzebach, z całej duszy, ze wszystkich sił, wiernie służą Tobie, który jesteś obecny w naszych bliźnich, przez Chrystusa, Pana naszego. Znakiem zwycięskiego króla, który oddaje swój, oddał i stale oddaje w swoich członkach życie za braci. Niech nas to wszystko jednoczy na tajemnicę. Panie z Wami. Jezu, niech imię Pańskie będzie błogosławione.